Cześć, witam Was w kolejnym materiale na kanale Autonomies i w pierwszym odcinku serii Black, czyli Black Series, a obok mnie Mercedes, mały potworek, C-klasa 63 AMG. Jest to model 507 Edition, natomiast do samochodu jest założony kompletny, no jeszcze nie kompletny, bo brakuje kilku elementów, pakiet Black Series, oryginalny i w tej serii będę ten samochód, można powiedzieć, że doprowadzał do stanu, w którym się będzie dało nim jeździć, bo na razie jest zdekompletowany częściowo. Dodatkowo auto długo stało i ma jakieś usterki, które są związane z... W tym momencie mamy błąd od czujnika wałka rozrządu, więc dzisiaj będziemy diagnozować tą usterkę, a później będę pokazywał Wam inne rzeczy, kodowania, niekodowania, ponieważ auto ze Stanów, to będziemy mieli tak samo przekodowywanie na wersję europejską. No i mam nadzieję, że uda się jak najwięcej w tym samochodzie zrobić, tak żeby również nim pojeździć. Także zapraszam Was do materiału. Tak się prezentuje furaczek. Tutaj jak widzicie maska jest inna, zderzak jest inny, są poszerzenia, błotniki inne, brakuje karbonów, karbony dopiero mają przyjść do niego, nie ma listew progowych, również tam jakieś rzeczy są po prostu do założenia. Oprócz tego z tyłu jest demontowany zderzak, ponieważ cały dyfuzor będzie karbonowy. Wydech jest niefabryczny w tym aucie, jest tuningowy. A dodatkowo jest częściowo, że tak powiem, zdekompletowany również wewnątrz, bo po prostu jest wszystko wysłane do tego, żeby karbony zrobili. Ma bardzo niewielki przebieg. I jeszcze Wam nie powiem ile, ale mniej niż 100 tysięcy. Naprawdę niewiele. Zresztą widać po kierownicy, że jest jeszcze alkantara delikatna. Oprócz tego w pierwszej kolejności, tak jak mówię, mamy błędy. Dodatkowo wszystkie świece są do wymiany. Dwie były uszkodzone, były wypadania zapłonów, więc w tym przypadku wszystkie świece zakładam. No więc otwieramy maskę i zobaczymy silniczek, ponieważ jest tutaj ostatnia wersja z silnika 156, więc będziemy mieli już plastikowe dekle i tak jak Wam wspomniałem, odczytamy sobie błędy, ponieważ jest błąd w sterowniku silnika, dodatkowo skrzynia trochę ślizga, ostatni wolno ssak, więc jedziemy. I mamy wynik krótkiego testu, 28 błędów stałych, 28 zapisanych, 61 informacji, wchodzimy. Kamera, dane kodowania nie pasują. Dobra, kamera była zmieniana. Zakłócenia komunikacji z głównym magistralem danych zapisana. Błędy od poduszek, bo nie mamy fotela. Dobra, to jest to. Dalej mamy silnik, czujnik położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych. Ma zwarcie z masą. Dobra, więc ten temat będziemy zaraz diagnozowali. Zakłócenie wyjścia od podświetleń, klima, poziom czynnika, system parkowania, czujniki z tyłu są niepodpięte. No, tutaj mamy reflektor lewy, zakłócenie czujnika poziomu z przodu z lewej strony, kamera wielofunkcyjna. No, powiem Wam, nie ma tragedii, myślę, że będzie gorzej. Kąta martwego nie mamy, bo jest zderzak niezałożony, więc nie ma radarów. Zbyt niskie napięcia, pilot drzwi garażowych, lusterko jest niezapięte. Czujnik deszczu i światła, zamontowano niewłaściwy komponent. To też trzeba będzie zobaczyć. ESP, mamy błędy od pasa, tylko informacje. Układ kontroli ciśnienia, nieprawidłowe kodowanie wariantowe, nieprawidłowa konfiguracja i funkcji szyna LIN, AMG Drive Unit, czyli to będzie z przełącznikami brak komunikacji, bo są niewpięte. No to powiem Wam,
Więcej będzie ubierania i no zobaczymy jeszcze, co później wyjdzie ze skrzyni, bo w skrzyni to tu błędów na 100% nie ma, bo od skrzyni to nigdy nie ma błędów, chyba że się czujniki prędkości obrotowej zaczną sypać. A oprócz tego jest w miarę ładnie. Zaczynamy od czujnika. Czujniki na prawej głowicy mamy dwa, więc ten, który nas interesuje, to jest od wydechu, czyli to jest ten dolny czujnik tam. Czyli ściągamy obudowę, zapnę sobie oscyloskop i zobaczymy, jaki jest sygnał na czujniku, czy jest zasilanie, i zweryfikujemy, co jest grane. Jeżeli chodzi o sam czujnik położenia wałka rozrządu, to tutaj będę chciał sprawdzić zasilanie. Zasilanie na czujnik będziemy mieli albo 12 V, albo 5 V. Dodatkowo mamy masę, czyli ground, i sygnał. Sygnał możemy mieć między 0 a 5 V lub 0 a 12 V. Sygnał prostokątny w zależności od tego, czy jest tam więcej wyszczerbień, czy też przerw na talerzyku, który jest zamontowany na samym wałku rozrządu. Więc tak mniej więcej to wygląda, czyli sygnał niski oraz wysoki, i w zależności od tego, jak silnik pracuje, taką będziemy mieli częstotliwość tych zmian sygnału, więc zapinamy się. Dobra, tu mamy 11,85, czyli mamy napięcie pokładowe na czujnik nam leci. Teraz sobie sprawdzimy drugi, więc zwarcia do masy nie mamy, przynajmniej na zasilaniu, ani przerwy. Tu mamy 2,53. To będzie sygnał czy masa? Teraz. Dobra, tu mamy masę, czyli 2,53 mamy na sygnale. 2,55. No to trochę za mało. Wypniemy sobie czujnik. Mamy 5 V, czyli tu będzie nasz przewód sygnałowy. Ze sterownika silnika nam idzie 5 V i czujnik nam obniża to napięcie do masy w momencie, gdy mamy naprzeciwko czujnika blaszkę. Więc w tym momencie, jeżeli blaszki nie ma, to powinniśmy mieć 5 V. Jeżeli blaszka jest, to powinniśmy mieć obniżone tam poniżej 0,5 V. Więc odpalam go i zobaczymy, jaki będzie teraz przebieg sygnału na czujniku. Mamy nasz sygnał prostokątny złapany i teraz tak, mamy tutaj jakieś piki w momencie, gdy nam strzela cewka i to napięcie, które tutaj jest, jest po prostu w tym momencie jest obniżane do 0,09, więc jest OK. A teraz nie widzicie. Czyli tu nam obniża do 0,09. Natomiast w tym drugim wysokim stanie mamy 2,57, czyli ten stan jest za niski. I w tym przypadku opcje mogą być takie, że albo jest obniżone przez czujnik lub na przewodach. Natomiast po wypięciu czujnika mamy tutaj 5 V, więc ja się skłaniam ku temu, że jest problem w samym czujniku. W tym przypadku jeszcze trzeba było sprawdzić na przewodzie sygnałowym, czy nie mamy spadku napięcia między sterownikiem a czujnikiem, ale tutaj moim zdaniem będzie problem w samym czujniku.
Dobra, czujnik już mam wykręcony, tak wygląda. W tym momencie jeszcze mógłbym sobie zmierzyć na wykręconym czujniku, jak wygląda sygnał, ale tutaj i tak nic mi to nie zmieni, ponieważ w momencie, gdy wałek rozrządu pracuje, to po prostu nie ma czegoś takiego, że jeżeli jest dalej, to będzie połowa sygnału napięciowego. Po prostu albo będzie, albo nie będzie obniżony i to wszystko. Więc w tym przypadku idę szukać czujnika. Mam drugi czujnik i ten czujnik jest starszy, bo jest z 2008 roku, w aucie był z 13, tak jak data produkcji, więc coś tam poprawiali konstrukcyjnie te czujniki, także zakładam ten czujnik i sprawdzam. Mamy 5.02.013 tu na 0.10 na drugim, więc w tym momencie błąd powinien nam się usunąć. Także zapinam kompa i sprawdzam. I w kodach usterek błąd zapisany. Dobra, kasujemy i sprawdzamy. Błąd wykasowany, uruchom i uruchamiam go. Dobra, jest ok. Czyli jedną usterkę mamy z głowy, czujnik jest naprawiony. Teraz jeszcze dodatkowo wszystkie świece wymieniam. Więc tak, wszystkie cewki mam zdemontowane. Tu mamy wszystkie stare świece. Nowe świece dwie już miałem wcześniej wymienione. To była na drugim i siódmym, ponieważ miałem tutaj wypadania zapłonów na tych dwóch świecach. No i zakładam resztę. A zatem klucz mam na 22 Nm ustawione. Wiadomo, że ci, którzy kluczami kręcą, to na oko albo na rękę. Ja nie kręcę. Jest. Jest. Wcześniej robiłem tą drugą i tamtą dokręcałem bez klucza. Zobaczymy, czy przeciągnąłem delikatnie, czy nie. Dobra, była dociągnięta bardziej. Porównamy siłę. Ile bym jeszcze ręcznie ją dociągnął? Niedużo mocniej. Myślę, że jedna ósma obrotu. Także zakładam cewniczki. Dobra, mamy wszystko zakręcone. Odpalamy. Chodzi równo. Na dzisiaj chyba to wszystko. Subskrybujcie, oglądajcie następne odcinki z AMG Black Series.